Szanowni Państwo, już niedaleko. Już niedaleko do momentu, w którym będziemy znali prawdę, w którym tu, po dwóch stronach tego miejsca, gdzie stoimy, będą dwa pomniki. Pomnik Smoleński i pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nasi przeciwnicy, ci, którzy przez lata wydawali się triumfować, mają dzisiaj już tylko jedną broń. Tą starą broń komunistów, ich sojuszników. Prowokacje. Widzimy to tutaj. Ale przegrali. Zwyciężyliśmy. Chociaż pamiętajmy, zwyciężyliśmy jeszcze nie do końca. Jeszcze bardzo wiele przed nami. Bardzo wiele niebezpieczeństw, bardzo wiele trudności. Ta droga, mówiłem o tym tutaj wielokrotnie, droga do Polski prawdziwie sprawiedliwej, wolnej, prawdziwie niepodległej, suwerennej, to jest droga trudna. To jest droga pod górę. To jest droga, na której zawsze, jak już powiedziałem, będą przeszkody. Ale przejdziemy tą drogę. Jestem o tym głęboko przekonany. I każdy dziesiąty kolejnych miesięcy, każde nasze spotkanie tutaj. Damy radę, proszę Państwa, ale każde spotkanie 10 w kolejnych miesiącach umacnia to przekonanie. I dlatego musimy się tutaj nadal spotykać. Musimy też nasz marsz kontynuować. Musimy aż do tego dnia, kiedy usłyszymy komunikaty prokuratury, komunikaty zespołu, który dzisiaj bada w Komisji Wypadków Lotniczych sprawę smoleńską, póki nie odsłonimy tutaj pomników. Wtedy będzie można powiedzieć, że nasza misja została wypełniona. Ale to jeszcze potrwa, choć powiadam, to już niedługo z punktu widzenia tych przeszło 6 lat i 5 miesięcy, które dzielą nas od momentu tragedii smoleńskiej. Ale wytrwajmy. Wytrwajmy w tej drodze. Wytrwajmy w tej determinacji. A z całą pewnością przyjdzie ten dzień. Dzień, w którym będziemy mogli powiedzieć sobie, wypełniliśmy ten obowiązek. Wypełniliśmy obowiązek wobec ojczyzny. Wypełniliśmy obowiązek wobec poległych. To będzie dzień, choć smutny, bo chodzi o poległych, to jednak także szczęśliwy. A przede wszystkim to będzie dzień wielki. Dziękuję bardzo. Zachowali się jak trzeba.